Witam Was serdecznie w kolejnej osłonie Ostrej Jazdy po Patelniach. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować taką rzadko spotykaną sałatkę, która będzie z rukolą i sosem vinaigre. Na tą sałatkę potrzebujemy rukolę. Może być ser pleśniowy lub feta. Ja mam fetę, bo akurat za pleśniowym nie przepadam. Oliwki najlepiej, żeby były nadziewane. Sos vinaigre z dodatkiem miodu i musztardy. Nasiona prażone, orzechy i ziarna słonecznika. Do tego mango, winogrona i żurawina. Zaczynamy od tego, że ja tu mam już częściowo rozgrzaną patelnię. Wrzucamy trochę ziaren słonecznika. Tak samo bierzemy taką mniejszą garść orzechów, trochę trzeba pokruszyć. Będziemy to teraz na patelni prażyć. I następnie ja tutaj nie będę robił sałatki dla 5 osób, tylko po prostu robię sobie, powiedzmy, taką sałatkę na kolację. Troszeczkę to trzeba przemieszać. Zaczynamy od tego, że umytą rukolę rozkładamy na talerzu. Następnie kroimy ser w takie mniejsze kostki. Mniej więcej takie. I też tutaj rozkładamy na rukolę. Myślę, że tyle powinno wystarczyć, ale w sumie już dołożymy to. Następnie tutaj mam oliwki, kilka oliwek. Można je przekroić na pół lub po prostu wrzucić w całości, to już zostawię Wam do wyboru. W międzyczasie tutaj trzeba przemieszać nasze orzechy i ziarna słonecznika. Jeszcze tutaj jedną oliwkę dorzucimy. Następnie zabieram się za winogrona. Około 10 powinno wystarczyć. Używam oczywiście czarnych lub czerwonych. Żółte raczej nie będą się dobrze komponować. Zielone, przepraszam, będą się dobrze komponować z resztą. Jeszcze tutaj ze dwie. Ten etap już jest za nami. Teraz tutaj otworzymy paczkę z żurawiną. Też dosłownie kilka. Ja tu mam suszoną żurawinę akurat. Następnie to, co prażymy na patelni, możemy wrzucić już na wierzch. Bardzo ładny aromat się uwolnił. I już na sam koniec ja tutaj odkroję taki kawałek mango. Damy to na wierzch. Już ostatnim etapem będzie przyprawienie tego, polanie tego dressingiem. Wystarczy jedna taka łyżka. To jest oczywiście sos vinaigre, na który przepis możecie znaleźć także na naszym kanale na YouTubie. Całkiem niedawno robiony. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. Może ja tu zrobię zbliżenie.
Na pewno przypadnie Wam ta sałatka do gustu. Ja miałem okazję ją próbować kiedyś u mojego brata. Była naprawdę smaczna. Więc życzę smacznego.